Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Poranku siódma, dziewiąta, czas na kolejnego gościa. Jest nim pan profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Przed chwilą razem z redaktorem Osieckim zastanawialiśmy się nad programowymi propozycjami różnych obozów politycznych na tę kampanię, za chwilę konwencja PiSu, ale ja chciałbym z panem profesorem trochę z innej perspektywy zerknąć na tę prekampanię, bo wciąż to nieoficjalnie jeszcze rozpoczęty wyścig wyborczy. Czy panie profesorze, ta cała jatka, ten serial pod tytułem Trybunał Konstytucyjny, co z nim zrobić, klincz, pat, odmieniamy to przez wszystkie przypadki, to jest coś absolutnie naturalnego, co się musiało zdarzyć i się wydarza? Czy jest tutaj jakaś odpowiedzialność polityków, którzy nam to organizują? Bo zazwyczaj o Trybunale nigdy nie słyszeliśmy, on sobie orzekał raz tak, raz inaczej, można było dyskutować, ale działał, a dzisiaj nie działa. No cóż, możemy oczywiście się spierać o to, w jakim sensie, prawda, czy też kto dokładnie odpowiada za uruchomienie tego politycznego, no jakby to powiedzieć, zamieszania w koło Trybunału, prawda? Czy to jest, że tak powiem, jakaś też odpowiedzialność jeszcze, przypomnijmy, posłów Platformy Obywatelskiej, którzy w roku 2015 wybrali tych, że tak powiem, no, przedwczesnych sędziów, ale zdecydowanie moim zdaniem tu jest jakiś, czy to jest odpowiedzialność polityków PiSu, ale zdecydowanie mamy tu do czynienia jednak z jakiegoś rodzaju, ja to powiem bardzo mocno, no jednak taką kompromitacją, no, państwa, dlatego że rzeczywiście od 7-8 lat i tutaj moim zdaniem to jednak większa odpowiedzialność jest polityków obozu rządzącego, którzy no po prostu rządzą Polską 7-8 lat, a ten, kto rządzi, ponosi odpowiedzialność. Mamy do czynienia z takim, no, totalnym zamieszaniem w koło Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny to jest taki, to ma być taki bastion, bym powiedział, w którym my upatrujemy, no, pewnej takiej ostatniej nadziei na pewną stabilność polityczną. Tak? Przed nami, jak widzimy, tak jak powiedział pan redaktor, jest jakieś pole politycznej gry, jest jakieś pole takiego naturalnego, demokratycznego, rytualnego chaosu, ale mamy takie przekonanie, że gdzieś z tyłu za nami jest jakiś taki bastion powagi, jest jakaś taka izba, która jakby jest taką ostatnią instancją, która może ratować nas, prawda, przed różnego rodzaju, no, takimi skrajnymi, że tak powiem, rozstrzygnięciami politycznej gry. No i teraz, kiedy się za siebie obejrzymy, to widzimy w tym bastionie również panujący, no jednak to trzeba tak powiedzieć, chaos, bo ja próbuję sobie wyobrazić, czy możliwe byłoby na przykład, że w Stanach Zjednoczonych w Sądzie Najwyższym, prawda, no część właśnie sędziów nie akceptowało przewodniczącego, albo w niemieckim sądzie konstytucyjnym w Karlsruhe, prawda, albo w innych sądach konstytucyjnych, naprawdę trudno sobie to wyobrazić, a więc mamy do czynienia rzeczywiście z takim bardzo, bardzo, nie tylko chodzi, że smutnym, ale takim dysfunkcjonalnym dla państwa chaosem, za to który słowo, ja jednak uważam... Bo... Znaczy, chcę powiedzieć to dość wyraźnie, uważam, że w tej chwili zdecydowanie za to odpowiada obóz władzy, nie tylko dlatego, że wybrał tych 15 sędziów w tej chwili już de facto, ale dlatego, że no właśnie jakby traktuje Trybunał w takiej perspektywie bardzo krótkookresowej, bardzo partyjnej, prawda, jako taki, no, mechanizm polityczny, który można dostroić do aktualnych potrzeb, prawda, to, no, to jest bardzo, bardzo negatywne. Ja to pytanie o odpowiedzialność polityków partii rządzącej regularnie im zadaję i słyszę w odpowiedzi, no panie redaktorze, przecież my na Trybunał wpływu nie mamy, my nie mamy wpływu na sędziów, przecież trudno sobie wyobrazić, żebyśmy teraz dzwonili po tych sędziach i namawiali ich, żeby przyjść do pracy i uznać Julię Przyłębską za prezes Trybunału. W związku z tym trzeba coś zrobić, a że inaczej się chyba nie da, no to musimy tą ustawą zmniejszyć pełny skład z 11 do 9 osób, żeby to jakoś przynajmniej po bandzie, ale funkcjonowało. Może w tym szaleństwie jest metoda. Z drugiej strony, tak jak pan mówi, no, w Stanach Zjednoczonych sędziowie się też kłócą o interpretację, o to, jak traktować wyrok w takiej czy innej sprawie. Są sędziowie konserwatyści, są sędziowie, nazwijmy to, postępowcy, ale nikt się nie sprzecza co do tego, że sąd działa, a u nas nie. No nie, ale znaczy ja chcę też powiedzieć o czymś takim, że ten właśnie sposób traktowania Trybunału jako taki, no, doraźny, można powiedzieć, mechanizm,
który rzeczywiście zapoczątkował się w roku 2015, on też uruchomił pewną, jakby to powiedzieć, filozofię na temat Trybunału i pewnie być może wewnątrz Trybunału. No i na końcu mamy to, co mamy, prawda? To znaczy jest tak, że no właśnie nikt już nie bardzo chce poważnie Trybunał traktować i chcę też powiedzieć, że niezależnie od tego, kto te wybory wygra jesienią, to jednym z takich no, pierwszych zadań związanym też z taką poprawą jakości działania państwa, no będzie jakaś próba przywracania właśnie powagi tego typu instytucjom, jak na przykład Trybunał, czy też no, media publiczne, bo myślę, że to są no, takie instytucje, które dzisiaj rzeczywiście utraciły czy tracą autorytet społeczny, a bez nich trudno sobie wyobrazić demokrację. Ale wyobraża pan sobie, panie profesorze, w naszej rzeczywistości politycznej, że to będzie spokojna, poważna debata, jak wyjść z klinczu z Trybunału, czy jak uzdrowić media publiczne? Ja już słyszę, że przewodniczący Donald Tusk, były premier, w 48 godzin zrobi porządek w TVP. Prezesa NBP to w zasadzie można wyprowadzić, a z Trybunałem no to się uzna go za nielegalnego i pójdzie się dalej. No to też nie wygląda za przesadnie pięknie i ładnie. Ja bym no, tego typu retorykę wyborczą odłożył na bok. Jeśli gdzieś szukam jakiejś nadziei w tym rzeczywiście dosyć takim no, pochmurnym politycznie obrazie, to po pierwsze jednak chcę zwrócić uwagę, że no, wyborcy to w sondażach widać wyraźnie czekają jakiś, no, też na jakieś takie nowe siły polityczne. Tak? Znaczy wyraźnie czekają, że będziemy wychodzili z tego politycznego duopolu, w którym trwamy od 18 lat i widzimy wyraźnie, że gdzieś tam rośnie poparcie Konfederacji, gdzieś tam też no, ta nowa koalicja Hołowni i PSL-u ma jakiś potencjał, więc być może jednak pojawią się też nowi politycy i nowe siły polityczne w parlamencie, to po pierwsze. I po drugie, ja jednak no, myślę, że prezydent Duda, tak powiem, no, tak politycznie w tej chwili wyraźnie no, dojrzewa, użyję takiego słowa, choć nie wiem, czy tak o prezydencie wolno mówić. W każdym razie staje się politykiem dużo bardziej podmiotowym, samodzielnym, takim propaństwowym. Moim zdaniem to jest dziś najbardziej propaństwowy ośrodek i aktor na polskiej scenie politycznej i myślę, że no, on byłby gotów w stanie wesprzeć tego typu właśnie działania zmierzające ku uzdrowieniu autorytetu instytucji państwa w tych swoich ostatnich 2 latach urzędowania, bo będzie miał jeszcze 2 lata urzędowania. Więc jakaś nadzieja moim zdaniem jest. Ja nie umiem sobie teraz dokładnie wyobrazić, jakby to miało wyglądać, ale wydaje mi się, że jakaś przestrzeń na tego typu działania będzie i będzie też chyba poparcie społeczne dla takich działań, które no, przywracałyby właśnie taką powagę rozchwianym, rozregulowanym instytucjom publicznym. To jeszcze jedna sprawa, panie profesorze, trochę może jeszcze szerszy kontekst zapytam, no bo mamy 5 miesięcy z niewielkim hakiem pewnie do wyborów parlamentarnych, kampania nam się rozkręci w wakacje już na całego i zastanawiam się, jak rozmawiać w ogóle, także w mediach, o sprawach, które tak naprawdę stają się już w każdej możliwej przestrzeni łódzką polityczną. No mamy historię dramatyczną, smutną z Częstochowy, gdzie zakatowano 9-latkę czy 8-latkę Kamila i wokół tego też mamy dzisiaj tak naprawdę spór polityczny. Premier mówi o karze śmierci, opozycja tak naprawdę sugeruje, że to można byłoby naprawić w zasadzie odsunięciem PiSu od władzy. Upraszczam oczywiście i pewnie idę trochę zbyt, ale mam wrażenie, że po prostu wszystko w naszym pięknym kraju nad Wisłą staje się przedmiotem młódzki partyjnej. No, znaczy wchodzimy rzeczywiście w ten już taki bardzo dojrzały, bardzo wyraźny, choć nie wiem, czy to słowo dojrzały jest najlepszy etap kampanii wyborczej. Ona jeszcze póki co do lipca pewnie będzie tak naprawdę taką wewnętrzną kampanią wyborczą i siły polityczne będą rywalizowały między sobą, prawda, tak naprawdę wewnątrz tych dwóch bloków. Ale znowu chcę zwrócić uwagę, że poza tymi takimi no, partiami czy politykami, którzy grają właśnie na tych takich bardzo emocjonalnych strunach, które właśnie ciągle kierują naszą uwagę w stronę igrzysk. Są jednak też no, takie siły polityczne i to bym powiedział po stronie lewicowej, opozycyjnej i po stronie tej koalicyjnej, które no, jednak starają się trochę bardziej racjonalnie patrzeć na politykę. To znaczy akurat, no myślę, nie wiem, w tej chwili o powiedzmy tej koalicji Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ja nie chcę ich jakoś tutaj specjalnie, że tak powiem, promować, ale no oni jednak
mniejszą mają skłonność do tego, żeby sięgać po takie bardzo, bardzo no, emocjonalne nuty czy tony. Także wśród polityków PiS-u myślę, że są tacy, którzy starają się jednak być bardziej powściągliwi. Ja też myślę, że proszę zwrócić uwagę, że Konfederacja, że chociaż ma bardzo takie wyraziste poglądy, to jednak od takich różnego rodzaju igrzysk emocjonalnych stara się, prawda, uciekać i stara się w tym nie brać udziału. Także po lewej stronie, prawda, możemy lewicę lubić albo nie, ale też są tacy politycy, na przykład myślę, że partia Razem no nie jest taką partią, która uczestniczy w tego typu igrzyskach, więc myślę, że wyborcy umiarkowani różnych, że tak powiem, formatów swoje propozycje znajdą i być może też no, rolą mediów jest pomagać trochę tym właśnie bardziej umiarkowanym politykom, którzy nie grają na emocjach, żeby oni także byli usłyszani. Ja tylko się niepokoję, znaczy niepokoję, może to w sumie wtórne, ale że mówimy o tej trzeciej drodze, o tym zmęczeniu duopolem, mam wrażenie od ładnych 20 lat, no prawie. I tak na koniec to PiS i Platforma zyskują po te 35-40% poparcia i to Jarosław Kaczyński z Donaldem Tuskiem w różnych układankach, ale to jednak oni rozdają karty przy stole. Zobaczymy, no też tutaj trzeba powiedzieć to wyraźnie, no wydaje się, że prawda z jednej strony PiS będzie musiał stanąć przed perspektywą szukania nowego przywódcy politycznego, z drugiej strony Platforma, więc chyba duopol jakoś tak naturalnie się moim zdaniem jednak będzie kończył, natomiast jest pytanie, prawda, kim będą następcy obu tych ważnych polityków i co będzie właśnie... I widzi pan taką perspektywę z dobrą zmianą warty? Znaczy w tej chwili trwa już niewątpliwie rywalizacja, zwłaszcza po stronie PiSu, prawda, to kto będzie następcą Jarosława Kaczyńskiego. Być może w ogóle równie ważna, być może w ogóle ważniejsze w tej chwili pojedynek w PiSie, nie tylko właśnie związany z samymi wyborami, ale właśnie o to przejęcie pałeczki, o to przejęcie przywództwa po Jarosławie Kaczyńskim. No tam są oczywiście różni kandydaci, to jest jakby sprawa na oddzielną rozmowę, ale wydaje mi się, że no jest taka nadzieja, że ten duopol, nawet jeżeli się, że tak powiem, nie skończy, to że on stanie się tak bardziej racjonalny, bardziej taki, bym powiedział, no właśnie bliższy myśleniu o problemach państwa. No i wreszcie, że ci młodzi czy nowi wyborcy, którzy wchodzą na scenę polityczną, będą wreszcie, prawda, mogli mieć swoich reprezentantów, a nie tylko głosować na reprezentantów swoich rodziców. I z tym życzeniem, nadzieją zostawiamy naszych słuchaczy. Pan profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Serdecznie dziękuję, panie profesorze, dziękuję i dobrego bardzo, dnia dobrego życzenia. Dobrego dnia. 7:09. Twój początek dnia.